No jak, synu, ten tarot wychodzi coś? No ja nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy ja to dobrze robię. No pierwszy raz w życiu stawiam tarota. Dobrze, dobrze, no. No a po co to w ogóle? No bo wybieram się w góry ze znajomymi i chciałbym wiedzieć, co mi tam czeka. No, zobacz, wychodzi to. O. To? A czego symbolem jest szkielet z kosą? To symbol udanej wspinaczki. Aha. Szkielet oznacza, że schudniesz. O, to fajnie. O ile? A ile masz? 70. No to 70. Proszę, otwarte. Cześć Mariusz, jest ojciec? Jestem tutaj. Cześć Maria, cześć. Cześć, siemano. Czego się napijesz? No to może whisky z lodem. Mam tylko wodę. No dobra, to z wodą. Czy źle mnie zrozumiałeś, mam tylko wodę bez niczego, z kranu. A, no to nic. No to ja przejdę od razu do rzeczy. No, pewnie. Słuchaj, jesteśmy kolegami od szkolnej ławy. Znamy się wiele lat. Przeżyliśmy razem niemało. A dziś moje serce jest radosne jak nigdy dotąd. A już, czego on może chcieć? Ty, on ci chyba zaraz oświadczy. Dlatego chciałbym cię poprosić o... O matko, jedyna kryptogenia! O przyjęcie roli świadka na moim ślubie z Janną Smolinos. Co ty na to, druhu? Właściwie drużba? No nie wiem, bo... A zgadzać się? No chyba mi nie odmówisz. A ona się już zgodziła? No tak. No to chyba to ty też się musisz teraz zgodzić. Ja? No. A więc ustalone. Dziękuję ci, taj pyska. Biegnę z tą radosną wieścią do narzeczonej Janny Smolinos. Pa, 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 pa. I z czegoś ty, idioto, śmiejesz? Co? Mariusz, przecież, idioto, przecież zawsze ci mówiłem, durniu, zanim wpuścisz kogoś do domu, zobacz przed Judasza, kto idzie, no. Jak wyszło gestapo, też byś powiedział, proszę, otwarte! No ale tato, przecież to Marian, twój najlepszy przyjaciel. W tych czasach nie mam przyjaciół, Mariusz. Nikomu nie można ufać. A ja to w ogóle myślę, że to fajnie jest być świadkiem. Ale jaki to wydatek? Ja przecież nic nie mam, ani garnituru, ani koszuli, ani spodni, krawata, nic. To wszystko trzeba kupić, Mariusz. No dobra, ale to się akurat może kiedyś przydać. Kiedy? No, na przykład jakby w górach coś się stało, o, no to będzie jak znalazł. Może i tak, no. Może i tak. No, ktoś będzie miał w górach imieniny czy imieniny, coś, no. A prezent dla państwa młodych to co? Ktoś mi się potem przyda, jak komuś dam prezent, to po co mi tak... Poczekaj, tata. Widziałem wczoraj, jak ktoś wystawił na śmietnik taką wielką, pękniętą donicę. Gdzie? No, to tamta za drugim blokiem. Można ją skleić, aha, potem okleić taką tapetą, co wiesz, przypomina marmur. No. I masz, gotowe, prezencik. I ze śmiecia można zrobić... No tak! Pójdź w me ramiona, chłopcze. No. Jestem z ciebie dumny. A zatem przyjmuję zaszczyt bycia świadkiem na ślubie mojego przyjaciela. Tak. Przepraszam bardzo, to jeszcze raz ja, bo bym zapomniał. Co? Ty wiesz, że musisz pójść do spowiedzi? Co? No musisz pójść do spowiedzi, wziąć od księdza karteczkę, że byłeś u spowiedzi, bo potem nie będzie ślubu. Ja? No to jeszcze raz dzięki, no to pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Słyszałeś? U? Pójść do spowiedzi? No, ale tato, no tutaj to ja ci już nic nie pomogę. Co się z tobą dzieje? Cały drżysz. Nie, no przecież... Ja nie... Tylko nie spowiedź, no wszystko... Czy ja nie pójdę do spowiedzi? No ale musisz. Przecież ja nie mam żadnych grzechów, to po co? To... Przecież ja nic złego w życiu nie zrobiłem, nic. Nikogo nie oszukałem, nie zgrzeszy. Umiesz podrobić taką karteczkę? Nie. To pójdziesz zamiast mnie. Co? No zagniemy ci trochę nos, uszlachetnimy twarz i będziesz wyglądał tak jak ja. I pójdziesz za mnie. Nie. Tak. Dostaniesz 20 zł. Dobra. Pójdę, ale za 1000. Za ile? Za 1000. Ty złodzieju, bandyto, ty ojcobójco, wal mi z oczu, ścierwo! Używasz brzydkich słów. Nie zapomnij powiedzieć o tym księdzu. Błagam cię, przepraszam, Mariuszek, jestem chory, nie wiem, co mówię, wybacz mi, pogubiłem się, jestem robakiem, nędzarzem. Dam ci 30. Pójdę za 1000 i ani grosza mniej. Będziesz się smażył w piekle, zdrajco. Razem z tobą, grzeszniku. Mariusz, przynieś mi te karteczki. Już o nic więcej, już nigdy się nie poproszę, no. 1000. Dobrze, wygrałeś. Idź. Dawaj pieniądze. Forsa po wszystkim. O, teraz. Ty teraz? Nie mam tyle przy sobie. Ty zmijo, ty gwizdząca szurze pełzacz. Odwróć się. Nie patrz. Zamknij oczy. No, masz. O, dobra. Jestem za godzinę.
Czekaj, te donice przynieś jeszcze. Dobra, no, cześć. 1000 złotych. Płacę straszliwą cenę za to, że wychowałem syna na swój obraz i podobieństwo. A mogłem go posłać na księdza. Miałbym takie karteczki za darmo. Jeszcze bym zarobił. Pamiętasz, przyjacielu, tamten czas, tę ufną radość naszych 19 lat. Grube namiotły stłum, we włosach wiatr szalony, a życie proste i bez skaz. Odwariowany, ale piękny był nasz świat. Miał zapach fajek oraz ich upojny smak. I w kilku okamgnieniach spełniały się życzenia, nawet nie wiedzieć jak. Gdzie żeś się zagubił, gdzie się sobie zagubił, gdzie przyjacielu kres podniebnej żeglugi, zniknąłeś w jednej sprawie. Sam, zostałem sam. Czy dziś pamiętasz, przyjacielu, tamtą noc? Ich było 5, a tyś dał im nieźle w kość. Gdyby nie było ciebie, to z mych 12 żebro zostałoby niewiele co. Dziś gdybyś przybiegł, choć sam nie wiem tyle lat, miałbyś zapewne nieco wyższy, ciepły art. I krótsze włosy, a my jak 2 mokosy, no sam już nie wiem, niech to czart. Gdzie żeś się zagubił, gdzie się sobie zagubił, gdzie przyjacielu kres podniebnej żegnuki, zniknąłeś w jednej sprawie. Sam, dziś piję się sam. Czy dziś pamiętasz, przyjacielu, tamte dni? Te długie pieśni przy gitarze aż po świt. Jeden za drugim murem zdolni przenosić kury. Ze starej gwardii tylko my. Twój dziadek mawiał, że wypali się to w nas. Miał rację, szare dni zaćmiły dawny blask. A potem wielka woda zabrała co i kto dał. Ciebie uniosła aż do gwiazd. Gdzie żeś się zagubił, gdzie się sobie zagubił, gdzie przyjacielu kres podniebnej żeglugi, zniknąłeś w jednej sprawie. Sam, dziś śpiewam sam. Czy dziś pamiętasz, jaki byłeś w tamtych dniach? Nie mów, że zmienia nas do końca życia gra. Bo człowiek nie walizka, do której co chcesz wciskasz. Dawno pojąłem co i jak. Uśmiecham się do wspomnień, serca nie sam żal. Choć się zmieniłeś, a ja już nie ten sam. Lecz szkoda, że czas przeszły, wkradł się do naszej pieśni. Tego mi przyjacielu żal. Gdzie żeś się zagubił, gdzie się sobie zagubił, gdzie przyjacielu kres podniebnej żeglugi, zniknąłeś w jednej sprawie. Sam, dziś jestem sam. Andrzej Sikorowski w piosence Świat według Nohawicy, czyli piosenki Nohawicy śpiewane po polsku. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Spodziewałem się tego, prawdę mówiąc, ale nie wiedziałem, że aż tak szybko przyjdzie list. Panie Arturze, czyżby w weekend oglądał pan film Tajemnica Brokeback Mountain? No i znowu ktoś to sprowadza nie na takie tory, o jakich my tutaj rozmawiamy. O prawdziwej męskiej przyjaźni, ale takiej niebanalnej, nie w garażu wyłącznie, na rybach. Nie wierzę, że nie ma takich przyjaźni męskich, że przychodzi kolega do kolegi poczytać Puszkina w oryginale na przykład. Wy też nie wierzycie, widzę po waszych minach. Mi trudno sobie wyobrazić, że ktokolwiek do kogokolwiek przychodzi w oryginale czytać Puszkina. Znam takiego człowieka, który hodował w ogrodzie kwiaty pod folią. Uh-huh. I miał, tylko nie wiem, czy to był kolega, czy przyjaciel, trudno mi to ocenić, ale on do niego przychodził i razem te kwiaty tam oglądali. Rozmawiali o nich, opowiadali sobie. Proszę bardzo, o kwiatach można. No i to jest jakiś przejaw niebanalnej męskiej przyjaźni.